Ciao a tutti! W tym filmie kontynuujemy analizę i tłumaczenie wypowiedzi profesora Umberto Eco i zaczynamy od minuty pierwszej i sekund dziesięć. To jest początek tej części naszego tłumaczenia. Ma ricordo che l'Europa ha cominciato faticosamente a formarsi come complesso di popoli e poi con una lingua nazionale diversa. Ma ricordo... Ale przypominam, lub też ale pamiętam. Tutaj w tym kontekście powiemy, przypominam Państwu raczej. Ale przypominam, że Europa zaczęła z wysiłkiem formować się jako kompleks społeczeństw, później z odrębnym językiem narodowym, chodzi o każde społeczeństwo. Jeszcze raz przeczytam. Maricordo che l'Europa ha cominciato faticosamente a formarsi come complesso di popoli. E poi, con una lingua nazionale diversa, ma ale, ricordare, pamiętać, przypominać, wspominać, cominciare, zaczynać, tak? L Europa a cominciato, czyli Europa zaczęła, faticosamente, z wysiłkiem, la fatica, la fatica, zmęczenie, trud, faticoso, męczący, faticoso, a więc faticosamente jak, z wysiłkiem. Formare, formarsi, formować, formować się. Come, jak, jako. Il complesso, kompleks, zespół. Tutaj akurat il complesso di popoli, czyli kompleks, zespół narodów, społeczeństw, ludów różnych. Il popolo to lud, społeczeństwo, naród, w zależności od kontekstu poi, potem, następnie nazionale narodowy, ewentualnie narodowa tutaj mamy akurat la lingua nazionale czyli rodzaj żeński diverso, różny, odrębny lub diversa różna, odrębna la lingua nazionale diversa, tak, czyli język narodowy, różny, odrębny maricordo, che l'Europa ha cominciato faticosamente a formarsi come complesso di popoli e poi con una lingua nazionale diversa dalla fine dell'impero romano dalla fine dell'impero romano e in questo decorso di secoli e in questo decorso di secoli 16 secoli circa 16 secoli circa Ci sono stati massacri ininterrotti. Europa zaczęła formować się jako kompleks społeczeństw od końca cesarstwa rzymskiego, dalla fine dell'impero romano. I w tym przebiegu stuleci, e in questo decorso di secoli, około 16 stuleci, 16 secoli circa, miały miejsce nieprzerwane rzezie. Ci sono stati massacri ininterrotti. Dalla fine dell'impero romano e in questo decorso di secoli, sedici secoli circa, ci sono stati massacri ininterrotti. La fine. Coniec. Dalla fine od końca. L'impero romano. L'impero romano. Imperium rinskio. Il decorso, przebieg, tak? Tutaj mamy decorso di secoli, przebieg stuleci, w tym biegu stuleci, w tym przepływie stuleci. Il secolo, stulecie. Circa, około sedici, 16. Ci sono stati, ci sono stati. Były, miały miejsce. Tak? To jest liczba mnoga. Cze, to jest jest, ma miejsce. Ci sono, są, mają miejsce. Ci sono stati, miały miejsce. I teraz tak. In interrotto, in interrotto, nieprzerwany. Ale, interrotto, przerwany. Tak? In interrotto, nie Dalej. Masakro, masakro. Mord, zagłada, rzeź. Il massacro, Rosemensky. Ininterrotto, interrotto, massacro. Dalla fine dell'impero romano e in questo decorso di secoli, 16 secoli circa, ci sono stati massacri ininterrotti. Li avete studiati a scuola, li avete studiati a scuola, li avete studiati a scuola. Uczyliście się o nich w szkole, ewentualnie uczyliście się ich w szkole, tak? Czy studiowaliście je w szkole. Ich, o nich, li, zaimek, li, zaimek męski. Li, kwestii masakry, tak? Li. Studiare, uczyć się, studiować. Li studiate, li studiate, uczycie się ich, tak? Li avete studiati li avete studiati uczyliście się ich, o nich, czas przeszły dokonany, a scuola, w szkole. li avete studiati a scuola. Voi, per fortuna, non sapete, che cosa sia una guerra. Voi, per fortuna, non sapete, che cosa sia una guerra. Wy, na szczęście, nie wiecie, co to jest wojna. Voi, per fortuna, Non sapete, che cosa sia una guerra? Per fortuna, na szczęście. La fortuna to tyle, co szczęście. Sapere, wiedzieć. Tak? Tutaj mamy non sapete, voi non sapete. Che cosa e? co to jest? A tutaj mamy koniuntivo presente, czyli che cosa, cosa sia. My na polski przetłumaczymy to jako. Co to jest wojna? Ewentualnie, czym byłaby wojna? Można ewentualnie tak próbować. Czyli na przykład wy na szczęście nie wiecie, czym byłaby wojna, czym była wojna, czym jest wojna. Che cosa sia? Sia? Conjuntivo pojawia się dlatego, że pan profesor zakłada. Nie wiecie prawdopodobnie, co to jest wojna. Voi per fortuna non sapete, che cosa sia una guerra? Perché rievoco queste cose? Perché rievoco queste cose? Dlaczego przywołuję te rzeczy? Perché dlaczego rievocare? Rievocare. Przywoływać znów rievocare. Ewokare to tyle co przywoływać. Ewokować, po polsku też. Rievocare rievoco ponownie przywołuję. Znów przywołuję. Bo one się kiedyś wydarzyły, a ja je teraz znów przywołuję. Perché rievoco queste cose? Na razie na tym skończymy. Ciąg dalszy wykładu przetłumaczymy sobie w kolejnym filmie. Proszę się nie zrażać tym, że pan profesor opowiada o wojnie i jej strasznych skutkach, ponieważ jest mu to potrzebne do uzasadnienia pewnej tezy, z którą ja akurat osobiście się zgadzam, o tym, że Europa zapewnia nam pokój. Ale o tym później, w kolejnym filmie. Można sobie przesłuchać oryginalną wypowiedź pana profesora do tego momentu i postarać się zrozumieć, co pan profesor mówi. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao.